Witam z tej strony Szymon, a to jest kolejny odcinek z gry Prison Architect, czyli w grze, w której budujemy oraz zarządzamy więzieniem. W odcinku poprzednim budowaliśmy m.in. strefę odwiedzin, aby nasi więźniowie mieli możliwość spotkania się z najbliższymi. W odcinku dzisiejszym będziemy sobie oczywiście to więzienie poszerzać oraz Będziemy budować nowe pokoje, i może również powiększymy sobie tą stołówkę, bo no przydałoby się. Jest bardzo mała jak na prawie 30 więźniów. Moi kochani, jest 31 grudnia, więc ostatni dzień roku. No w tym roku już się odcinki nie pojawią, więc ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku, aby rok kolejny był oczywiście lepszy niż ten. Chociaż może dla kogoś ten rok wcale nie był taki zły. No, nigdy nie wiadomo. Ok. Poza odcinkiem dodałem sobie pod tymi stołami oraz krzesłami takie troszkę inną podłogę, żeby to wyglądało troszkę, nie wiem, lepiej na przykład. Widzę, że mamy tutaj takie zdjęcie. Proszę bardzo, jak sobie siedzą oraz mm, grają w bilarda Oglądają sobie telewizję, bardzo, bardzo fajnie. Jedno ze zdjęć, dobrze, e, także, e, no, mały. O, tak, dobrze, że tutaj zajrzałem, bo mamy mało prądu, więc tym się też zajmiemy. Budując, myślę, jeszcze z dwa kondensatorki, to powinno załatwić sprawę z tym prądem. Zwłaszcza, że będziemy rozbudowywać e, kuchnię, stołówkę i w ogóle, dobrze. Więc teraz tak, ja bym się najchę najchętniej bym sobie zrobił jakieś nowe bloki więzienne, ale z tym może być problem, bo bym musiał sobie odblokować em, to by się przydało. To by się przydało. I rozbudowa terenu by się również przydała. Bo czemu nie? E, dodatkowa dotacja, kredyt, to też niech się robi. Niech to wszystko się robi. Mamy mało pieniędzy, ale to sobie damy czas na, na maksymalną szybkość. No i niech będzie. W tym odcinku zbudujemy sobie myślę pralnię, bo no, nasi więźniowie będą narzekać na to. To by się przydało. Więc damy sobie planowanie ściany mamy tutaj już wyznaczone i myślę, że tutaj sobie w tym oto pomieszczeniu wykonamy tą oto pralnię z wejściem na przykład tutaj i może tutaj, tu będzie nasza pralnia, w której będą oczywiście pracowali więźniowie. To chyba mam odblokowane. Praca więzienna, nie. A to sobie, no, odblokujemy z czasem. Mamy tutaj fajną plantację drzew. Mam nadzieję, że będą z tego jakieś fajne pieniądze. Tutaj jeszcze jest widzę kłoda, cena sprzedaży, możemy to sami sprzedać, to jest spoko, więc dobra, my teraz zabierzemy się za budowę, no niestety więźniowie nie przyjadą, bo jeszcze nie jesteśmy tutaj rozbudowani za bardzo, ale myślę, że ja bym mógł przyjąć tak parę, mamy tutaj to pomieszczenia tymczasowe, raz, dwa, ośmiu mogę przyjąć, więc... Tutaj weźmiemy sobie łącznie więźniów 8 więźniów sobie weźmiemy za 3800 przyjadą za 5 godzin niecałe około i to akurat spoko, bo o, widzę, że mam już rozbudowę terenu, odblokowała się gościa zabili, gdzie zabili gościa? Tutaj, no to mamy halo. Mamy na 8, na 9 więźniów. O, zajebiście na 9 więźniów. Super, hehe. <laughs> Zawsze są jakieś, prawda? Pozytywy. Dobrze, także będziemy sobie tutaj to robić. Yy, tą pralnię. Z tego, co mi się wydaje, to chyba mam pomieszczenia. Wszystkie yy, pokój szkoleniowy by się przydał. To będzie tutaj niżej. Sobie go wykonamy. Pralnia. Nie mam jeszcze pralni. Potrzebuję jednak tą pracę więzienną, więc tym też się zajmiemy. Kredyt też się robi. To może sobie wezmę, bo w sumie czemu nie. Weźmiemy sobie tego kredytu troszeczkę, żeby to uskutecznić. Za 3 godzinki będziemy mieć. Ok. Widzę, że się robią dwa naraz. Ciekawe od czego to zależy. Chyba czy to naczelnik może jakby robić? Dwie rzeczy naraz. Czy to też zależy od naczelnika? Nie wiem. Wiem, że zaraz będę mieć kredyt. Dokładnie za 5, 4, 3, 2, 1, 0 teraz. Mam kredyt. Teraz się robi dotacja i praca więzienna. Też się skończyła. Super. Planta, praca na plantacji drzew. To jest też spoko, ale to może później. Dobrze. My teraz zajmiemy się tutaj dotacjami i pożyczka. Dobra, maksymalną pol. Uuu! Mamy tutaj jeszcze więcej bloków. E, 10 tysięcy i bym dostał 20 tysięcy, do, żeby podnieść do, e, do, do, do tylu więźniów. E, tak, szef ochrony, e, strażników, patrole, e, prace w pralni, dobra. E, posiłki, dobra. To też wojna narkotykowa. Znajdź 10 ni nielegalnych narkotyków. To bym może później zrobił. Najpierw sobie podniesiemy tą, ten blok więzienny B, ale może bym zrobił to i sobie damy tą pracę w kuchni, bo teraz mam akurat spoko. Do no, pracy w schowku na produkty czyszczące. Dobra. Dobra, więc damy sobie tak samo 10 tysięcy jak za to, więc wychodzi na to samo, a to raczej zrobię szybciej. Dobra, więc tak fundamenty betonowe, yy, niech mi zbudują to. Więc sobie pokój szkoleniowy zrobimy. Za 7000 by mi też zbudowali to i miałbym więcej cel. Yy, czy to jest w ogóle dobrze tutaj wyliczone? 13 na 13, więc jest dobrze wyliczone. Dobra, czy ja mogę jeszcze jedną? Nie, mogę tylko, mogę tylko, tylko dwie. A co zrobić, żeby więcej? Ulga podatkowa za 10 tysięcy to jest sporo. Wywiad, patrole. Mikrozarządzanie. A! Okej, okay, to się zrobi, i będę mógł sobie zrobić. O, super. Dobra, i teraz weźmiemy sobie jeszcze jedną. Myślę, że ten właśnie blok więzienny B. Bo tym się też bym chciał zająć, e, więc tak fundamenty: oczywiście, betonowy to będzie luksusowe. E, więzienie ma być dobra, coś takiego. Sobie tutaj wykonamy. Jeszcze musi być to wejście. Trzeba coś się jeszcze gubię, gdzie są te całe wejścia. Tutaj po środku będzie wejście. E, tutaj będą normalne drzwi. Dla więźniów, żeby sobie pracowali na spokojnie, oczywiście. Dobra, niech to szybko robią. To sobie zbudujemy później, bo widzę, że no nie wszyscy się jednak najedli. No ale co oni by oczekiwali od więzienia? Dobra. Tutaj jeszcze tak, pralnie się, się zajmiemy. Mamy brameczki na wejściu, mamy tutaj brameczki w tym miejscu. Jeszcze by się przydały bramki tutaj, ale to się zajmiemy już, jak to się wszystko ładnie ogarnie. Brameczki na wyjście z kuchni, o, mamy widzę kolejne zdjęcie. No, wszyscy uchachani, więc. Jest w moim więzieniu bardzo, bardzo dobrze. Z tego co widać. Nawet szybko to budują. Dobra, więc teraz tak, akurat powinni to wybudować jak będzie już dzień. No, tego właśnie brakowało. Teraz to się powinno ogarnąć. Dokładnie. E, ściany, ściana betonowa będzie w tym miejscu. I tutaj będzie e, pomieszczenie pralnia, pralnia, duża pralnia. Nie wiem czy ona musi być, być aż tak duża. Schowek na produkty czyszczące. To też by się przydało w sumie gdzieś zrobić. No to bym to w tej pralni zrobił. Coś takiego. 4 na 4 i to ogrodzić tutaj ścianą. I tutaj. O! I tutaj będzie taki schowek, Tu chyba drzwi nie musi być. Dobra. I teraz tak przybliżamy się, żeby tylko wzięło stąd. Mamy praleczki, praleczki będą sobie stały. Chyba tak muszą stać. Mi się wydaje, tak. Mamy tutaj praleczki. Powinno tyle wystarczyć. Serio, są nawet małe? Wow, to jest spoko. Dobra, to tutaj będą. Stoły do prasowania. Tu będzie jakiś, na przykład, dwa takie stoły. O. Tutaj jeszcze jakiś stół. Nie wiem, czy to on. Tu tutaj sobie damy. I tutaj, czemu nie? I tutaj, no, także tych stołów to będzie strasznie dużo. Yy, tu sobie jeszcze dociągniemy, oczywiście, prąd, wodę bo to wszystko tutaj musi być yy, wodę oczywiście z grubej rury też woda się na pewno przyda do tutaj tego do, do cel woda, yy, tutaj jeszcze damy jak, jakieś lampkę yy, i tak teraz zauważyłem, że miałem zrobić coś takiego jak yy, kurde no, miałem zrobić ogrzewanie, o tym zapomniałem. Też by to wypadało by zrobić. Więc tutaj trzeba gdzieś ogarnąć mmm, bojlery, tym też się zajmiemy. Więc tak, gdzie są kaloryfery? Kalo, kaloryfer pod prysznicem chyba nie musi być. Ale zrobimy tutaj im te w biurach, żeby mieli ciepło. Tutaj żeby też mieli ciepło. Nawet zrobimy im tutaj Po takich dwóch kaloryferkach. No myślę, że tutaj też by się przydały z dwa kaloryfery. W kuchni nie trzeba, bo jest gorąco. Tutaj możemy kaloryfer zrobić. Tutaj, żeby się pracowało dobrze. Ok, teraz tak. Logistyka, praca więzienna. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Niech wszyscy zapierdzielają. Niech wszyscy robią ale chyba nie zrobią, bo nie ma tego pokoju szkoleniowego, który będzie w tym miejscu. Pokój szkoleniowy tutaj będzie. Zobaczmy, co tutaj musi być. No, tutaj, kurde, szklane okno. Biurko. Dobra, tutaj sobie taką klasę zrobimy z tego. Będą na przykład dwa biurka, to będzie taka porządna dobra, teraz ławeczki tu, tu, tu. E, zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Tu, 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 tu i tu. I to będzie coś takiego. Mm. Tu, i tu, i tu będzie ładne, podwójne nie teren, tylko drzwi. Ładne, podwójne wejście. I może jednak damy sobie jedno biurko. <laughs> nie będziemy szaleć. W tym miejscu, ale fotel. Fotel damy taki ładny. Tablica. Uu. Czy ona musi być z tyłu? Damy dwie na przykład. Damy za to dwie tablice. E, o, dowody. I to wcale nie dowody zbrodni. E, a tutaj, tutaj musi to być? Też damy im takie dwa. Tym też. Bo czemu nie? Niech mają dowody. Tutaj w pracy też niech mają się czego napić. Dobra, chyba tu już wszystko dałem. Ławka szkolna, biurko. Damy jeszcze fotel. Eee... Czemu nie ma fotela? Krzesło pewnie będzie biurowe. Krzesło biurowe, dokładnie. Eleganckie, niech to robią. Tutaj widzę, że jeszcze. A to się robi, to niech to szybko robią. Dobra, my tego tutaj na razie nie będziemy budować. Więc sobie to damy. Tutaj ogrodzenie, póki co. Tutaj też. Spoko. Tutaj też to robią. Niech zrobią szybko ten płot. To będę mógł im wtedy zrobić. Te usunąć i będzie się im lepiej pracowało. Dobra, kaloryfery już mamy. Nie wiem ile ja będę musiał mieć tych boilerów. Na pewno sobie damy jeden boiler. Kocioł wodny tutaj. Tylko on musi mieć taką rurę podpiętą, żeby był bardziej wydajny. Teraz sobie tutaj pociągniemy takie rurki. No, tutaj pociągniemy sobie tak. Tutaj, tak i tak. Mam nadzieję, że to sięgnie. Jak nie, to będzie, to będziemy kombinować. E, Prysznice też niech mają. Tutaj też. E, no i tu mi chyba już nie sięgnie. Tu będzie musiał być kolejny gdzieś. Na przykład może im by tutaj zrobić. O, dobra. Teraz nie ma jak to zrobić, bo jest wszystko zabarkadowane. Więc będziemy musieli usunąć ściany te. Niech to szybko zburzą. I w sumie tylko te. Dobra. Teraz już będzie wszystko ten. A jeszcze kosze na pranie o matką. Zapomniałem. One mogą być byle gdzie, bo i takie stawiają później. Tak samo byle gdzie. Więc niech będą. No. Teraz będzie super. Będzie praca więzienna Bardzo fajna, śmierci dzisiaj, o widzę, że Kolejne O, ścieli nam, ścieli mi drzewa, więc Dostałem hajsu Sporo e, biurko jeszcze mi nie zamontowali, szybciej, wow, 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 wow. Co tu się dzieje? Jaki burdel a se zrobię screena. Bo to jest dobre miejsce na screena. Okej. Okay. Yy, ja bym sobie wezwał. Yy, nie żebym panikował, ale... <grybujesz> Co? O matko, to był błąd. Wszyscy tutaj... Powrót do celu wszyscy. Ja pierniczę dobra e, usuń. To człowiek tutaj im robi ogrzewanie. A oni tak się zachowują. Ja tu wam zaraz odetnę te całe. Jak ja wam tu zaraz odetnę. Czemu czemu ja nie mam tej eee... Czemu mi nie działa boiler? Łomatko. Jeszcze prąd. Zapomniałem. Dobra, niech to robią. Eee, no, no, kurde tyle ludzi uciekło, a ja mam nadal za dużo. No dobra kurde, ale. No szkoda, szkoda. Dobra, więc teraz. Yy, no trzeba żyć dalej, prawda? No, yy, więc tak, mamy patrole widzę odblokowane. Ale my będziemy... Yy, ja szukam tego i sobie sklonujemy całe to pomieszczenie. A A to to pomieszczenie, tylko, o, potrzebuję. Brak środków. 15 tysięcy. No to to jest kurde dużo. Czemu tutaj jeszcze prądu nie ma? Halko? A. Ups. Pijarową. Ostatnio uciekło zbyt wielu więźniów. Twoja... No wiem, że moja wina, zobaczmy, nie dopój do kolejnych. Dobra. Awaria systemu bezpieczeństwa. Jeżeli jest ktoś. No to tutaj musimy. Bo to jest chujowe, takie wejście. Nie. Teraz wszyscy śpią. Eee, to ja to szybko zdemontuję. Tylko szybko, kurde lebele. Eee, szybko potrzebuję ściany. I niech to zamontują jeszcze szybko, 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 szybko. montuj to! No. Teraz już jest elegancko. Jest troszkę bardziej utrudnione to wejście. A czy ja mogę sobie teraz zrobić? Nie, wywiadu nie mogę zrobić. O, mogę. E, najwyższy rygor. Strefa chroniona. E, tylko dostęp, tylko dla personelu. Tutaj, tutaj nie ma wejścia. No. Tu jest zakaz, tu jest będzie drama, tak jak tam ktoś wejdzie Tak samo, tutaj tylko dla personelu Tu, 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 tu e, Tutaj tylko dla personelu No i dobra No e, Co jest z tym prądem? Aha, no to fajnie bym zrobił Zapomniałem, że musi być jeszcze prąd mm, Jak tam praca? Dobra, ja teraz sobie muszę uruchomić ten cały kurs harmonogram, nie, programy kurs przygotowawczy czy to będzie to? Będzie też podstawowe, biblioteki chyba to będzie to zakresu BHP brak miejsca w harmonogramie Harmonogram. No, mają mało tego czasu wolnego. To tak. Damy sobie tak, wszędzie coś takiego. Dobra. I czas wolny będzie po prostu i, i posiłek. Wstają, godzina siódma, posiłek przez dwie godziny. Później o godzinie 17:00 osiemnastej kolejny posiłek i tyle. Potrzeby, nie dotacje, programy. Zatrzymaj, uruchom. A co ja potrzebuję na to w ogóle? Wymaga praca więzienna, brygadzista, warsztat. Aha, dobra, nie mam warsztatu, ale to było coś innego. Ja potrzebuję z zakresu edukacji ogólnej, behawioralna, narkotyki. Miejsce w harmonogramie. A to, a to dlaczego? Wymaga zdrowie. Ambu no to przecież jest ambulatorium. Hmm, chyba. A ja wiem co. Jeszcze raz. Tu i do pracy. Praca albo do celi. O, to będzie w ten sposób. Teraz powinno to wszystko zadziałać. BHP w statu, terapia behawioralna a to co jest ze sobą, alkoholicy, zwolnienia warunkowego, wsparcie duchowe stolarstwa przygotowawczy kurs przygotowawczy jego się robi w pokoju szkoleniowym i to jest właśnie to tu już widzę, że pracują osoby o super co jest? Co to było? Jak mi jeszcze ktoś ucieknie, to zabiję jak psa. Dobra. No sobie, haj, zbieramy i będziemy tutaj robić kolejne rzeczy. No, taka ta pralnia trochę uboga, bo tu masę ludzi w niej robi, a nie mają co robić. Więc sobie tutaj troszeczkę tych ludzi jednak usuniemy. Dobra, teraz mają robotę, więc się będą zajmować. Więc super. Dobra, zajmijmy się w końcu jeszcze tymi całymi tym ogrzewaniem. Jakoś tutaj, tutaj, matko. No, tutaj nawet sięga. Tutaj jeszcze nie podłączyłem, ale to, tutaj to raczej nie będzie sięgać. No, ale możemy sprawdzić. Dobra. Jeszcze musimy kolejnego wykombinować postawić gdzieś e, boiler e, no kocioł matko ja, ja tam mówię boiler <grym> na to e, czy jak ja go zrobię tutaj to to nie będzie tutaj zbyt gorąco w tym pomieszczeniu ale ja bym tu jeszcze okno zrobił okno trochę pomaga duże okno o tak zaraz w tym miejscu żeby to ciepło uciekało i powinno być wtedy spoko. Prąd będzie woda też. podłączymy sobie to tak rurami. Ach, ale brakło, a połączymy sobie o w ten sposób i też będzie super. No i akurat co jest? A chciał uciec No tak, sam to włączyłem e, Wyrzuć. By się przydały e, te całe działka, znaczy działka, wieże No i teraz będą mieli ciepło i przy okazji też ten boiler, ten kocioł sobie obszurzy tutaj ten, tą ten rejon, więc zajebiście. O, no i fajnie. Mamy wszędzie gdzie ciepło. Sprawdźmy teraz potrzeby Więźniów są super potrzeby, no nic nie ma za bardzo e, ciepło, no przecież mają ciepło nie gadajcie, że nie no chyba ci sobie stoją gdzie, gdzieś no w sumie tym bym tutaj jeszcze mógł wykonać e, kaloryfer damy im tutaj Niech mają. I tutaj powinno to na luzie dostarczyć to ciepło im. Niech to szybko jeszcze zrobią. Dobra. Tu sobie jeszcze poza odcinkiem zrobię jakąś ładną. Tutaj ładne przejścia, wejścia i w ogóle ładne podłogi. Tu sobie jeszcze przydzielimy strażników do tych pomieszczeń. Żebym widział, co tutaj się wyrabia. Dobrze, także moi kochani To byłoby na tyle w tym odcinku Co jest? Co jest? Łoty gnoju jeden gdzie, gdzie oni są? Matko, uciek uciekają Co jest? Jaki rozpierze To miały wyrzucić Na szczęście zdążyłem przed tym też wyrzuć? Do celi wszyscy Wszyscy do celi Ja pierdykam Co tu się wyrabia? Masakra Tych też odeślemy do domu Już po, 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 Poszli na piechotę Nie no musimy zrobić Zbrojenie Bierzemy zbrojenie Bo Tak być nie będzie Żeby więźniowie mi uciekali Dobra to byłoby na, na tyle w tym odcinku Na razie Cześć